Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, oraz zagrajmy w Gothic 2 Yuran.pl i lecimy, moi drodzy, od razu do przodu, nie zastanawiając się, bo czasu mamy mało, a żeby się coś działo, to trzeba biegać i sprawdzać. I zaczniemy od początku, bo zapomniałem to zrobić w poprzednim odcinku. Chciałbym pootwierać te wszystkie jakieś rzeczy, na przykład chociażby kulistą rybę, którą mamy, bryłkę rudę otrzymałem, super. Co my tutaj mamy? Ciężką rybę jeszcze. 50 sztuk złota, fajnie, fajnie. Mamy w ogóle czarną perłę, całkiem nieźle. No i oczywiście jeszcze powinniśmy mieć tutaj małże, tylko zaraz je znajdę. Bęben, violoncella. Mamy 8 już kawałków drewna, także nie najgorzej. Tu są muszelki, więc sobie pootwieramy trochę muszelek. Postaram się właśnie zdobyć z nich co nieco, niestety w tej nic nie było. Tutaj kolejna perełka, wiecie, zawsze to są jakieś itemy, które można ewentualnie sprzedać lub coś z nimi zrobić. Także otwieramy, otwieramy, ostryga, jakieś tam cuda, kwarcyty. Szkoda, że nie perełki. Im więcej perełek, tym fajniej, ale chyba i tak dwie wypadły, więc nie najgorzej. Okej, nawet i trzy. Dobra, teraz tutaj ostryga chyba. Perła kolejna, świetnie, dobrze, im więcej pereł, tym lepiej. No tu nic niestety się nie poszczęściło. Tu chyba znowu sztycznic. A tu perełka, super. I ostatnia... ostryga, no okej. No i chyba to wszystko, co moglibyśmy otworzyć. Skórzany mieszek, wąski, niezbyt ciężki woreczek. Może chwilowo go nie będę otwierać, bo możliwe, że to jest jakiś questowy. A jak widzicie, nie najgorzej to wygląda. A w tym odcinku oczywiście, tak jak powiedziałem, popłyniemy sobie na tamtą wysepkę dalej i rzucimy... A czekajcie, tu nie było przypadkiem jakiejś rybki? Już ją podniosłem chyba. Popłyniemy sobie na tamtą plażę, rzucić okiem, co tam jest. Jeśli będzie coś fajnego, to oczywiście super. Jeśli nie, to chyba wrócimy sobie do miasta. Bo w sumie stąd chyba nigdzie się indziej nie dostaniemy. A chciałbym zobaczyć, cóż to za plaża przed nami. Może znajdziemy tam coś ciekawego, albo kogoś ciekawego. Zobaczymy. No i tak myślałem, czy by nie wybrać się może do obozu bandytów. Okej, widzę topielce, no to już spoko. Zawsze XP, kto lubię, zwłaszcza, że topielce są dosyć prostym przeciwnikiem. Tylko trzeba się zapisywać, bo można dostać wciry. No ale, takie życie cwoniaczka. Ale bierzemy, właśnie pójdziemy chyba sobie do obozu bandytów, bo bandyci są NPC, a ja mam spodnie bandyty, więc bez problemu sobie powinniśmy poradzić. Tylko tak w ogóle to ten topialec tutaj, to tak średnio bym powiedział, bo będziemy mieli strasznie dużo tych topialców właśnie na twarzy za chwilę. Więc może ja sobie... Ło, co ten topialec? Co jest z tymi topielcami? Halo, ten to już w ogóle jakiś odpalony jest. Dziwny, bardzo dziwny, nie wiem co on robi, ale na grubym widzę. Tamten w ogóle się zbaksował jakoś ostro. O mój Boże, co jest z wami topielcami? Cholera jasna. Tamten bydlak to ewidentnie chce mi przypłynąć, wpierdzielić. Okej, tego się boję tutaj. No, chodź. O, dziabnął mnie, skubaniec, kurde, szybki jest. No, nie podoba mi się to. Ja bym z nim sobie oczywiście fajnie poradził, gdybym mnie właśnie w plecy tam próbował nie dziabnąć, nie? Musimy sobie z nimi poradzić albo tak, że je wyciągam wszystkie do wody, albo je biję pojedynczo. O, a co tu się... Stanęło się? O mój Boże, nie wiem. Przez chwilę gra chyba postanowiła się zmaksować. Może podpłynę od drugiej strony. Bardziej się postaram, bo widzicie, ta wysypka jest dosyć niewielka. I właśnie, żeby one pojedynczo... Wiecie co, może tamten jakiś spin me round robi? No nie, znowu to samo. Ja nie wiem, te potwory tak chyba lubią po prostu. Tego bym sobie wciągnął do wody. Jak wypłynę, to oczywiście będę mógł go w ten taki śmieszny, głupi sposób wyciukać. Tylko właśnie problem w tym, że... Nie, no dobry, kryt wejdzie, to jest nieźle. Problem w tym, że tam w plecy za chwilę mnie będą chciał dojechać jego kumple. O, właśnie o tym mówiłem! O, płyń, ziomeczku, płyń! Uff. Okej, chyba powinienem przeżyć, przynajmniej chwilowo. Szkoda, że nie mogę sobie się uleczyć na przykład, bo te bydlaki będą tutaj próbowały mi coś zrobić. Chyba, że odpłynę odpowiednio daleko i wtedy one nie będą mogły podpłynąć, bo widzicie, one dostały tam padaczki w tej wodzie. Więc jak szybko wypłynę i odpalę leczenie, to powinienem zdążyć. Okej, nie ma problemu. No i już nadciąga grupa, cholera jasna, ale to bydlaki są wredne. No, znowu wlazłem w wodę, przypadkiem dosłownie, no kurde, dajcie spokój. Tą wodę, no. Okej, ale teraz płyną obydwa, więc bez problemu już sobie z nim poradzimy. Wiecie, no to jest taki dosyć głupi błąd gry. Nie wiem, dlaczego te zwierzaki właśnie nie wychodzą na ląd, zamiast na przykład, wiecie, powinny mieć jakiś skrypt zamontowany, że sobie wychodzą, gdy są zblokowane, ale no to wiadomo, stara giera, goticzek nasz piękny, cudowny, dwa noc kruka, nie było takich już super rzeczy. No i topielca, pazurki, tylko szkoda, że właśnie mi te topielce gdzieś odpłynęły w ogóle w siną dal. Co się z nimi stało? Gdzie są zwłoki topielców? Halo? A, poszły na dno. No to cudownie. Tylko się zastanawiam. O, czekajcie, mogłem kliknąć tego. Ale chyba nie dam rady go tak po prostu rozebrać. Zwłoczków jego. A czekajcie, a ten na przykład? Nie, tutaj tak to nie działa. Niestety bym musiał to zrobić z lądu. No cóż.
No cóż, zrespią się jeszcze, to sobie najwyżej przyjdziemy, jeśli będziemy potrzebowali, a w tym czasie zwiedźmy plażę. Zaraz wam pokażę, co tam na tej plaży. Otwiera nam muszeleczka. Myk! Tam widzę znowu te krwawe muszki. Muszki owocówki. Co je wyklepiemy? Kolejny poziom wbity, cudownie. 20 punktów nauki? Nie, tylko 10. Na co ja wydałem ostatnio 10 punktów? Co ja robiłem z moimi punktami? Hello? Kurde, wydawało mi się, że powinienem mieć 20. Może dałem w broni jednoręczne. No właśnie, właśnie, mam 20%. Tak, jest, wszystko jasne, dobra. Cudownie, krwawe muchy, topielce. O, jeszcze jeden bydlak, cudownie. Cześć, topielcu. Ciebie sobie wyklepę bez problemu oczywiście już, bo jesteś pojedynczym gnojarzem tutaj na tej wyspie. Tylko żebyś ty mnie tak nie bił, bo gościu. O, dziękuję, szybko zginąłeś, cudownie. O, tam jaka mała już szczurka jeszcze biega, nie założyłem cię. Je, o cię szczurko dziabne, cudownie. Dużo expa, to mi się podoba. Trochę mniej towarów. Ale zawsze. Dobra, warto było się tu przepłynąć, chociażby właśnie dla expa. To mi się podoba, tu jest jakaś beczka, ale nie mogę z niej skorzystać. To nie jest jakaś beczka, którą szukamy. Także, moi drodzy, wracamy do miasta portowego. Oczywiście, jak tylko trochę sobie jeszcze maniory dostrzelam. Dzień dobry, mano, gdzie jesteś? Punkty trafi. Nie, siła, mana. Dobra, pokrzywka, myk i lecimy do miasta. Do miasta portowego. A czy w mieście portowym mamy coś do zrobienia? Wydaje mi się, że chyba nie aktualnie. Zbroja z pancerzy pełzaczy. Grim jest człowiekiem, który rozwiąże mój problem z płytaniem i z pancerza pełzacza. Mogę znaleźć go w gospodarstwie. Właśnie, do gospodarstwa. Rzekome cło to w ogóle. A właśnie, Hood wysłał Dedę do knajpy. Powiedział mu, że rum jest dobry przeciwko tasiemcom. Właśnie się zastanawiam, czy jakbym poszedł do tej knajpy, to tam bym znalazł kogoś, kto by mi wytłumaczył, o co chodzi. Czekajcie, Malon w ogóle. Cześć. Z tobą mogę coś fajnego? Ty masz tutaj te runy, ale no... No właśnie, kurczę, nie mam aż tyle many, żeby to wziąć. Aria, o kurczę, co to jest? Broń dwuręczna, a wygląda całkiem ciekawie. Jakaś nowa broń chyba. Dobra, chwilowo, dzięki. W sumie to bym, kurde, mógł pohandlować z kimś, bo potrzebuję właśnie pieniędzy. A co on ma na plecach? Jakąś broń, wygląda jak taka katana jakaś, kurde, zajebiście. Ale to ja na razie nie potrzebuję. Zajdziemy jakiegoś handlarza, sprzedamy jakieś zbędne pierdoły. Chociaż kurczę, też tak, sprzedawanie tych wszystkich itemów to jest taki mały minus, bo jeśli się okaże, że potrzebuję jakiegoś itema do zadania, a akurat go sprzedam, no to trochę takie, wiecie, tak trochę słabo. Okej, tu jest oczywiście ta tawerna jakaś, a nie, artykuły magiczne, chwila. To co, jak knajpę przebiegłem już? Chwila. Chyba tak, bo tam dalej to już nie. Czyli tu artykuły magiczne, to knajpa będzie w tym budynku tutaj. O, i znowu zbugowane, cudownie, dźwięki w grze. Tak, to lubię, na pewno. Dobra, i tutaj jest knajpa oczywiście. Kufelek pod niebnym gromem, czy jakoś tak. Okej, to może Orlan mi wytłumaczy. Maruga, hej, a co ty tutaj robisz? Spijasz trunki. Zachaj z tych ogonów szczurów, Baloi chyba. Okej, dostałem 2 złote, cudownie. Tyle pieniędzy. Dobra, koniec. To może Orlando? Nie, to sobą towary mogę. Okej, właśnie, od ciebie potrzebowałbym chyba 100 bełtów do zadania. To od razu sobie kupimy. Czekajcie, zrzucę okiem, tylko czy na pewno 100. Bełty, balon, drewno. Ile drewna potrzebuje Fanny? Chyba rozpocznę od płaskowyżu drewna, tam raczej... Tak, ale to 20. Okej. A dla stolarza ile potrzebuje? A, muszę iść do gospodarstwa i wziąć deski od 2 typów, którzy zajmują się piłowaniem. No kurde, to też będę musiał przebiec się. Zbroja, pancerz, zgnione instrumenty, balalala. Nie wiem, czy nie 100 przypadkiem było, ale nie widzę, że tego zadania nie mam tu wpisanego. No dobra, weź mi pokaż towary i no kupię od ciebie najwyżej. Chociaż kurczę, mogę od niego kupić wszystko, ale po cholera mi bełty. No nie wiem, wezmę 100. Czekajcie, bo oczywiście muszę przewinąć. Okej, okay, żebym widział, ile biorę, no nie? Dobra, wiecie co, może w ten sposób. Okej, okay, tylko żebyśmy nie poszaleli za bardzo. Dobra, już przeklikam. Chyba 100 bełtów. Mam nadzieję, że 100, ale właśnie, sprzedałbym trochę pierdół. To jest bardzo okej. Okay. To w sumie nie jest okej. Okay. To jest w sumie okej, okay, bo to dwuręczniaczek. Tu kiepski sprzedał, nie potrzebuję go. To z robina mi wyleciało. Okej, to jakiś kiepski tasek, na pewno nie. Zardzewiałe miecze, to nie jest coś, co mnie jara. Ta maczuga niech zostanie. Toporek wywalam. Te mieczyki specjalne to ja sobie zostawię. Tam ktoś mnie posuwa w ogóle. Uch, ci żłobuzie. Dobra. Kości ludzkie sprzedam, lagi sprzedam, sierpik zostanę, sztylet sprzedam. Łuk myśliwski niech zostanie, nigdy nie wiadomo, kiedy mi się przyda. Okej, lecimy dalej, sprawdźmy. Tu mam te pomniejszego mięsa, mam strasznie dużo. Ostrygi i tak dalej. Właśnie kurczę, nie wiem, czy tego pomniejszego się nie pozbędę, bo mam smażonego mięsa i tak pełno, a tego nie mogę smażyć, tego pomniejszego mięcha. Dobra, ale wiecie co, to może później. 90 ciemnych grzybów już mam. Skąd ja to wziąłem? O kurde, nieźle. Całkiem grubo. Okej, tu mam jakieś srebrne puchary. W sumie te kły bym mógł sprzedać, już zdychę na pewno. Odrobić troszeczkę. Drewna na pewno nie sprzedaję, bo bardzo potrzebuję. Tego też nie. Z tych takich pierdół, nie wiem,
te skały krystaliczne pierdoły też myślę, żebyśmy mogli sprzedać. Ale okej, mam 300, chciałbym do 350 dobić. Czy byśmy mogli, może srebrny pierścień? Niech będzie srebrny pierścień. Okej, no w sumie te perły bym mógł, ale zostawmy je. Gejzer zdobyłem, fajnie. Dobra, koniec, dzięki za handel. Poszedłbym spać i byśmy mogli zacząć dzień. Kolejny dzień od kolejnej podróży tak naprawdę. Kurde, bardzo by się przydał w tym modzie pierścień ten prędkości, takiego szybkiego biegania. O matko, to bieganie strasznie czasu zajmuje dużo, ale nieważne. Idziemy spać, potem zaczniemy nowy dzień i z nowym dniem oczywiście pójdziemy dalej rozglądać się. Wiecie co, ja bym myślę, że w kolejnym dniu bardzo chętnie bym skorzystał z tych teleportacyjnych paneli, bo dzięki nim byśmy mogli dużo drewna znaleźć. Chwila, to była lutnia? Nie wiem, czy powinienem ją zabierać, bo mogą się obrazić, ale ja nie potrzebuję lutni przypadkiem do zadania? Nie wiem. Chyba nie, bo nie zaktualizowało, ale to nic, nieważne. Zarąbałem im lutnie, trulululu. Dobra, wychodzimy. No i byśmy mogli właśnie skorzystać z tych teleportacyjnych platform, bo tam jest sporo rzeczy, które powinienem zdobyć. Przy okazji sami zobaczycie, co tam jest i co jest całkiem spoko. W ogóle to kto mnie uczy broni jednoręcznej? Tam chyba któryś z paladynów mnie powinien uczyć, bo bym sobie dorzucił jeszcze plus zdyszkę, skoro mamy iść na te platformy, bo serio, tam jest ostro, tam to się nie pitolą w tańcu. Jest naprawdę, no ciężko przeżyć po prostu, ale spoko, damy sobie radę. W ogóle tutaj cześć Bruno, hello. Hello Bruno, hej ty, strasznie długo trwa to hej ty, ile można czekać? Dawaj kurde ziomuś. Czego ty mnie możesz nauczyć? Siła i kowalstwo, to na razie nie chcę. Dobra, siła, kowalstwo. Jesse, hej ty. Kurde, no właśnie nie mogę przewijać tego hejty, no. Bardzo to jest wkurzające, okej. A właśnie, co ty masz na handel? I masz ten ostrze, surową stal. Nie, no rzeczy kowalskie, to nie, nic fajnego. Okej. To nieważne, a właśnie karbon? Ja z tobą coś miałem do załatwienia, a ty możesz mnie uczyć oczywiście, broni jednoręcznych. To co, wbijamy sobie może plus 10. Czekajcie, wolę się zapisać zanim zrobię coś głupiego, bo później znowu będzie krzyk, płacz i zgrzytanie zębów. Save. I teraz nauczaj mnie, daj mi broń jednoręczną, dyszkę poproszę. Krycik będzie fajny. Przeskoczyłem próg punktowy przypadkiem. Oj, to niedobrze, to nie powinno się stać. Czekajcie, jak to wygląda. No, bo 30, no tak. Widzicie, abym głupio zrobił. A widzicie, sam siebie, dobrze, dobrze. I właśnie dlatego się zapisuję. Trzeba plus 9 dać. Oczywiście, broń jednoręczne plus 5. I raz, dwa, trzy, cztery. Okej. I do niego przyjdziemy, gdy wbijemy 20 punktów, czyli za dwa levele do niego przyjdziemy. I od razu władujemy plus 20, dzięki czemu przeskoczę próg, no, hardkorowo bardzo. To już takie przeskakiwanie progu level właśnie Juran, bo w Juranie jest też to plus 20. I dzięki temu możemy przeskoczyć naprawdę próg punktowy jeszcze o dodatkowe 10 punktów, więc... No, dla mnie kozak, ja tam się cieszę. Ale nie zrobiłem tak z siłą, no bo stwierdziłem, że to już lekkie przegięcie, no nie? No bo tej siły i tak mamy całkiem nie najgorzej. Ale 29% kryta to jest całkiem okej i wydaje mi się, że bez problemu sobie poradzimy tam na tych platformach. Chociaż ta zbroja nasza, no... jest najlepsza. Pamiętajcie uważać na uszy, bo teraz będzie głośno za chwilę. Zaraz dupnie pewnie jakiś kamień w tej, kurde, przeklętej kopalni. Ja nie wiem, dlaczego tu zbugowane są te dźwięki. O, proszę bardzo, kurde, to jest magia, to jest jakieś straszne. Okej, wyjeżdżamy na górę, oczywiście wyjeżdżamy tą taką dziwną, tą boczną windą, w sumie. Czekajcie, to właśnie, weź no to ten, dziabnij, i jedziemy. Trochę to może potrwać, no ale spoko, właśnie tędy pojedziemy. I tam się rozejrzymy. Jest sporo tego, zastanawiam się jeszcze nad tym gospodarstwem, gdzie to może być? Kurczę, no bo byłem w jakimś gospodarstwie, ale tam nie było żadnych gości, co piłują drewno i jakichś takich specjalnych... A, i jeszcze z tą dostawą Orlana muszę się przejść. Bryłkę rudy widziałem, ale to chyba taka bryła rudy. W ogóle nic nie widzę. Matko, czy w tej grze może być chociaż przez chwilę jaśniej? Dobra, i tutaj w ogóle są takie te platformy śmieszne. No nie wiem, wyjeżdżamy oczywiście na górę. Jak gdyby... Wow. Dobra, nie, bo się fiksuje kamerę, jak patrzę na górę. Jedziemy normalnie, nie przejmujemy się. Cudowna sprawa, tu będzie wyjście z tyłu, więc spoko, oczywiście trzeba uważać. O, zniknąłem ze świata, o nie, co się dzieje, halo, gdzie moje ciało? Nie, no cudownie, okej. Także już prawie na samej górze, tam jeszcze jakieś szczurki były fajne, ładne, no nieźle. Okej, no i jesteśmy już na zewnątrz, cudownie. Dobra, jeszcze chwila, jeszcze momencik. No może, o, odzyskałem ciało przez chwilę. Dobra, super, to co, wypadł, hyc na górę. No i spoko, i lecimy. Ścierwojady się zespiły, dobra, schowam od razu sobie pochodnie. Coś czuję, że szkoda by było ją tracić. O, niewidzialna ściana mnie przesunęła, cudownie. O, ty ścierwojadzie, kurde, ja ci dam zaraz.
w buzie. No i mnie dziabnął w dupsko. No dawaj, ho, 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 chod na solo. Jebcie, ole, no dwa strzały, kurde, nieźle. Dobra, ja oczywiście mięso zbieramy, bo z mięsa jest sporo, sporo HP. Dobra, i rozglądamy się za drewnem w dzisiejszym odcinku. I właśnie chcę wam pokazać te platformy, bo w sumie jesteśmy już całkiem silni, więc możemy sobie, raczej powinniśmy sobie poradzić. Tutaj oczywiście nic nie ma poza właśnie taką jakby górą. Tam w dole, o, korzeń leczniczy, dziękuję, warto było. Tam na dole oczywiście, no widzicie, jest wieżyczka z miasta, tam był ten most, na którym zaczęliśmy odcinek, pod którym zaczęliśmy odcinek, a my jesteśmy jakby wyżej nad tym wszystkim. Oczywiście tutaj większość terenu już wam pokazywałem, także spoko, ale właśnie nie wiem, czy tutaj warto się rozglądać za tym drewnem, bo wydaje mi się, że już tu większość przeszliśmy. Także, żeby nie było nudy, lecimy od razu na te platformy, bo chcę wam je pokazać. Bo właśnie wtedy, w tym chyba drugim odcinku, to było strasznie słabe, ale teraz myślę, że warto wam już je pokazać, bo jesteśmy, myślę, że na tyle silni, że raczej sobie damy radę. Mamy oczywiście ubranko pirata, bandyty. I powinniśmy skorzystać z tego ubranka bandyty. Także myślę, że sobie oczywiście to zrobimy. Użytek z tego i pójdziemy właśnie do tego obozu. Zobaczymy, bo pewnie dostaniemy tam też jakieś zadania. A wiecie, im więcej zadań, tym myślę, że im więcej zadań wykonamy, tym bliżej końca gry oczywiście jesteśmy. A wiadomo, że no nie chcę też spędzać nie wiadomo jak dużo czasu w konkretnych modyfikacjach. Po prostu chcę, żeby one były płynnie, ładnie, zgrabnie robione. I wydaje mi się, że tutaj właśnie, na tych platformach i tak dalej, powinniśmy znaleźć całkiem sporo drewna, ale muszę się dobrze rozglądać, bo tutaj czasami widzicie, słabo widać, co mamy pod nogami. No, jakieś jaszczurki oczywiście biegają. Tutaj na początek akurat nie ma jakiegoś szaleństwa, no ale już po pierwszym teleporcie myślę, że zacznie się zabawa. Niebieski bez bardzo chętnie. No i wskakujemy oczywiście. Myk, jesteśmy przeniesieni, jak widzicie. Kawał drogi nas przyniosło, szczerze powiedziawszy. Chyba byliśmy tam po drugiej stronie, teraz jesteśmy tutaj na tej platformie. No i rozglądamy się oczywiście. Tutaj akurat nie powinno być zbyt wiele, bo już poprzednio jak tutaj biegałem, to już tak mniej więcej starałem się ogarnąć, ale powiem wam, że naprawdę. Ale fajnie, bo dużo roślin, dużo rzeczy tu jest. Drewno chociażby, widzicie, kolejne drewno wpadło do ekwipunku, świetnie. Oczywiście potrzebuję 20 kawałków chyba na luźno. A resztę powinien dostać od tych ziomków, którzy to drewno ścinają. No i są preriówki oczywiście, z którymi sobie poradzimy bez problemu. Tylko właśnie muszę je wyciągać pojedynczo mimo wszystko, bo mogą mi zrobić krzywdę razem jak są we dwójkę. Także, nawet jest ich tam więcej, no dobrze. Oczywiście tutaj boczkiem, boczkiem, ale z dobry exp z nich jest, więc szkoda by było nie atakować ich. Oczywiście się powkurza troszeczkę, podenerwuje się i przyjdzie zaraz do nas. Tylko, że oczywiście ja nie mogę się za bardzo cofnąć. No co ty robisz? O ty kurde gadzino wredno, ale patrzcie jak mnie skubany dziabnął przez drzewo, nie? Dobra, świetnie, bardzo fajny, nie, ten mieczek jest o wiele fajniejszy. Mimo, że mamy mniejszą szansę na kryta, to jednak ten zasięg robi swoje, widzicie, możemy o wiele więcej ataków wyprowadzić. A nie, tamten niby taki kozior, zajebista kosa plus 1000%, a kurde, się okazuje, że w ogóle zasięg sztyletu, nic trafić nie idzie. No i taka preriweczka to jest chwila momentu i po robocie i to mi się podoba. No dawaj, dawaj, chona solo. Myk! I teraz raz, dwa, ładujemy ciosy. O kurde, skubanizm mi prawie dziabnął. Tylko właśnie no trochę tego kryta brakuje. Ale mi dziabnął. Kurde, w ogóle tego kryta nie wsiada. Gdzie jest mój kryt? Halo? Krycie. O krycie marzę skrycie. Yeah. No ty kurde gnoju. Dawaj, preriuwo. Oczywiście preriówki da się pokonać bez straty HP. No ale przecież po coś te runy lecznicze i to wszystko mam, no nie? Oczywiście, no nie muszę się w sumie jeszcze leczyć, bo w sumie preriówki to nie jest najgorsze, co można spotkać. Tu mamy oczywiście kolejne rośliny, chociaż kurczę, zastanawiam się, czy te rośliny rzeczywiście mi są tak bardzo potrzebne. Sam nie wiem, wydaje mi się, że nie do końca, chociaż może jakieś zadanie będzie potrzebne, więc zbieram. Jeśli jest, to zbieramy, nie marudzimy i chodzimy. Dobra, tylko drewna właśnie potrzebuję, a na razie tak słabo je widać na horyzoncie. U, roślinkę jeszcze bym przegapił. Ho, roślinko, no ja jak zobaczyłem, to zbiorę, no nie będę taki zły. I coś jeszcze tutaj? Chyba nie, chyba możemy lecieć do kolejnego miejsca. Nie widzę tutaj chyba żadnych spoko rzeczy jeszcze. Coś tam było? Nie, nic, okej. Okay. Kurde, no telekineza to by tutaj była normalnie jak zbawienie, serio. Bez telekinezy to ciężko czasami coś dojrzeć. O, roślinka lecznicza, świetnie. Cudem na nią wpadłem. Tu kolejna chyba jest, tak? Okej. Okay. No i co? Chyba na kolejną platformę lecimy. Chyba sprawdzimy kolejny. Oczywiście jak wyczyszczę te tereny, to już będzie fajnie, luźno całkiem. Jak tylko wejdziemy na terytorium nie pełzaczy, tylko tych. Chociaż nie, chyba to są pełzacze. Ale nie mam właśnie pewności. To będziemy musieli bardzo uważać. Oczywiście posprawdzajmy cały teren. Tam kolejne prediówki nas czekają, ale spoko.
tutaj jakiś grzybek, tutaj jakaś roślinka, fajnie. No jak widzicie w oddali widać port, oczywiście przenieśliśmy się z tamtej wysepki właśnie tutaj, więc jesteśmy na kolejnej tej wysepce. Właśnie te wysepki teleportacyjne nas rzucają po tych, zawsze po tych takich niedostępnych terenach, do których byśmy normalnie się nie dostali, więc tutaj zawsze jeśli chcemy wejść, to musimy skorzystać z teleportera. No i okej, mamy oczywiście kolejne preriówki, które bardzo chętnie sobie wystukam. Trochę się boję, bo jednak trochę mi tego HP zżarła któraś. Oczywiście pojedynczo, nie pchajcie się wszystkie naraz. Nie wszyscy naraz i w kolejkę się ustawić, żeby nikt dwa razy wpierdolił nie dostał. Je, a ci pięknie zaraz preriówka, dawaj. Okej, nie wiem jak ci mnie dziabnęło, ale okej. Musiałeś się jej swarcić. A, wlazłem w drzewo jeszcze przy okazji, no w sumie tak, to ma sens. No i jak ona mnie dziabnęła, co to miało być, halo? Dobra, będę musiał się chyba wyleczyć mimo wszystko, bo kolejne nas czekają, a wiecie, umieranie tak na ekranie, to trochę przypał na preriówkach umierać, kurde, przecież to normalnie najgorsze zło, więc sejwik i lecimy dalej. Preriówka, spoko. Kolejne, poproszę. Yeah. Ale ile mięsa uzbieramy? To też fajna sprawa. Będziemy mogli się naprawdę fajnie leczyć tym mięchem, bo ono daje naprawdę dużo życia. To mi się bardzo podoba. To jest fajne, sympatyczne, dobre to jest i w ogóle. Także ścierwojadki szybko wyklepiemy. Ale dostała taki odlew. Psz, i leży. Cudownie. Fajnie jakbym znalazł więcej tego drewna. Naprawdę by mi się przydało. Kurczę, byśmy mogli od razu skończyć zadanie jakieś, no nie? Ale okej, rozejrzyjmy się. Dzień dobry. One pilnowały tutaj czegoś na pewno. Tak sobie po prostu nie siedziały. Musiały coś ciekawego mieć. No, ty chamska. Kurde, ścierwojadzi co? Nie, ścierwojadzie po prostu. Ścierwojady chyba nie mają. Nie no, niby były płcie ścierwojadów, tak? Że były męskie i damskie. Na przykład tam damskie. O, jest drewienko, widzicie? Kolejne. Mówiłem, że damskie chyba miały futerko. Męskie właśnie były takie bardziej slim. Ja nie wiem właśnie, czy na odwrót. Może na odwrót. W tym... W którymś modzie było tak, no nie? Chyba, że one były takie ładne i fajne. Kurczę, już nie pamiętam. No nic, a tam na dole oczywiście jest leże czarnego trolla z tego co kojarzę, więc już tam byliśmy oczywiście. Kolejne drewno zebrane, cudownie. Możemy stąd spadać, myślę. O, jeszcze ognista pokrzywa. Zawsze trochę many, no nie? No i co? Kolejny hyc i jesteśmy teraz tutaj. No okej, chyba tutaj zacznie nam się już trochę gorzej iść, niestety. Bo tutaj się nam zaczną niefajne potworki, a mianowicie te pełzacze chyba właśnie, o których tam gdzieś wspominam. Okej, wezmę sobie strzelę pokrzywkę, bo wiecie, nigdy nie wiadomo. Save zdecydowanie. Kurde, muszę tego quick save'a w końcu włączyć. Już szósty chyba odcinek nagrywam, a quick save'a dalej nie mam włączonego. No to po prostu Robin mistrz. No i zobaczcie, teraz jesteśmy już tutaj, od tej strony. Już przeleciliśmy całkiem sporo tych wysepek śmiesznych. Kolejna właśnie tutaj, a nie, dobra, tutaj jest akurat jeszcze chyba całkiem spokojnie, jak widzicie tutaj już obgrabiłem większość rzeczy. O, drewno, zobaczcie, przegapiłbym, świetnie, ziele lecznicze, jeszcze jedno, no i oczywiście kolejny teleporter. Tylko właśnie zanim pójdziemy, wolę sprawdzić, bo naprawdę tego drewna potrzebujemy, a no wiadomo, każde przegapione to mniejsza szansa na wykonanie zadania. Ale na szczęście całkiem nieźle mi idzie to zbieranie, więc nie marudzę i jest spoko. Okej, czy tutaj coś... To drewno to tak sobie leży. Szkoda, że z tego na przykład nie mogę zebrać. O, ognista pokrzywa jeszcze. No i spoko. Kolejny teleporter i teraz jesteśmy na takim śmiesznym miejscu. Można iść w lewo, można iść w prawo. Tam na dole oczywiście miejsce czarnego trolla. A zobaczcie jak śmiesznie, bo tam są dwie takie platformy jakby. Nie zwróciłem na to chyba wcześniej uwagi. No ale okej. I tutaj oczywiście się rozejrzymy, bo tutaj jest taka skała wielka, a nie wiem czy przypadkiem tutaj nie ma czegoś takiego, że jest jakiś taki ukryty przycisk czy coś takiego. O, widzicie? Jest ten przycisk. Tylko niestety nie mogę z niego skorzystać, brak mi odpowiedniego przedmiotu i no nie możemy nic zrobić z tym. Okej, tam była jakaś jaszczurka, oczywiście szukamy drewna, więc pod drzewem drewna szukać to chyba najlepsza sprawa. Tutaj niestety nic nie ma. Lecimy dalej, ale powiem wam, że rzeczywiście tutaj te teleportery, to jest kolejne oczywiście, ale zanim wejdziemy w niego jeszcze popatrzmy. Okej, tylko tak też, żeby nie spaść. A, można wejść sobie tam na górę w ogóle, właśnie. Zrzućmy okiem jeszcze tam. O Jezu, stary, ale zawał serca, już myślałem, że lecimy na dół. A, i tu jest kolejny jeszcze w ogóle taki przełączniczek, ale też niestety nie posiadamy odpowiedniego przedmiotu, także kupa. Nic nie zrobimy. O, grzybki, proszę bardzo. Ciemne grzyby zbieram, chociaż nie wiem, czy mogę sobie wziąć z nich stały bonus z expić. O, dzień dobry, szczury. A państwo co tutaj robią? Żyją sobie, no niestety już nie. Ale zły Robin. Wezmę z nich sobie co nieco, oczywiście nie ma co przesadzać, zawsze spoko szczurka strzelić. Oczywiście tam na dole jest porto i lasek, więc no, tutaj chyba już nic więcej nie mamy. Pogoda no jak zwykle niezbyt przyjemna do podróży, ale co z tego, taki leniwy odcinek.
ale spoko, ważne, że sobie przejdziemy tutaj przez te wszystkie teleporty, posprawdzamy, czy wszystko na pewno znalezione. Okej, no i tu się zaczyna właśnie rozpierducha. To jest najgorszy moment teraz w tym z tego wszystkiego. Oczywiście powinniśmy się trochę cofnąć, żeby nie wszystkie się striggerowały, bo niestety jest mały problem. To są te pełzaczyki malutkie, ale mały problem jest w tym, że one są naprawdę mocne. One są małe, ale jak gryzą, to okropnie, no nie? Zwłaszcza jak się rzuci na nas cała chmara. Nie wiem, dlaczego kryty w niej nie wchodzą. Dlaczego jeszcze żadnego kryta nie widziałem? O co chodzi? Halo? Właśnie, one potrafią nas naprawdę ostro pogryźć, no nie? A widzicie, strasznie są tankowate skubańce małe, wredne. Chodźcie, kurde bydlaki, zaraz wam wyklepę. O, chyba się kolejne już triggerują. No i zobaczcie, tylko 50 doświadczenia za takiego jednego. A ile musiałem się namachać, żeby go pokonać, no nie? Okej, już się kolejny rzucił niestety. Wyklepę je ładniej. Myślę, że sobie jakoś poradzimy. Oczywiście wiecie, no tutaj efekty dźwiękowe musiałem troszeczkę przyciszyć, bo no ten wiatr, jakieś te walnięcia w tej kopalni strasznie po uszach dawały. Ja nie chcę, żebyście uszka wasze cierpiały na tym wszystkim, nie? Dbam o moich widzów, trollololo, także wiecie. No musiałem trochę przyciszyć, żeby to wszystko brzmiało. Okej, świetnie. 150 expa i z nich oczywiście mamy głowy do zadania, które potrzebujemy dla Fischera. Więc już tych główek, jak widzicie, nam wpadło. Exp całkiem niezły. Chociaż no tłuc się z nimi trzeba bardzo. I kolejne drewno oczywiście, więc no, drewno, exp, właśnie te przedmioty do zadania, ważne, żeby je mieć. No niestety tutaj strasznie gryzie się FPS. Może być mały dyskomfort w trakcie oglądania, bo jednak nawet u mnie to tnie. No ktoś poszalał, powiem wam, z rozmiarem mapy i z teksturami. Nie ma co. Okej, tam w ogóle jest jakaś taka wieża, a to nie jest tam, gdzie ten balon lata? Sam nie wiem. No nic, okej. Możliwe, że to właśnie tam jest. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. Tutaj, o, są kolejne te bydlaki. Kurde, tylko żeby właśnie nie wszystkie naraz, proszę, bo kurde, walczyć z trzema albo dwoma to jeszcze okej, ale tak wiecie, najlepiej pojedynczo, najszybciej można je wykończyć. Okej, idzie już do mnie pełzaczek. Chodź do pełzaczyku, teraz cię wyklepiamy. Cudownie. Oczywiście jakby się nie cofał, byłoby prościej, tylko że brakuje mi tutaj ścian trochę. No ale powiem wam, że wtedy to ginąłem ostro tutaj, no nie? Więc też nie było warto, żebym wam pokazywał, a teraz już jesteśmy całkiem silni, więc możemy sobie tutaj się pobawić troszeczkę. Świetnie, kolejny padł i kolejna główka do kolekcji. O, nowy wpis w dzienniku, więc chyba zebrałem odpowiednią ilość główek już. Możliwe, bardzo możliwe, że tak się stało. Pewnie no skoro zebrałem główkę, więc no to musiało być coś z główką związane. Więc chyba już mamy wszystkie główki i nie wiem, gdzie te polne pełzacze, ale okej. Widzę, że jeszcze dwa mi chyba zostały. Ale wiecie, wyklepę sobie, bo to jednak 50 doświadczenia, no nie? Mimo, że trochę to schodzi, ale kurde, no stówka expa za friko by miała mi uciec, no proszę was. Jestem za dużą cebulą gotikową, żeby przegapić taki exp, proszę was. Kurde. No, zwłaszcza, że właśnie no teraz, jak mamy już całkiem fajny pancerz, bardzo spoko jest ten hełm. Bardzo dużo mi daje. Może nie widać tego, no ale zobaczcie, jak mam ochronę 42 przed... Czekajcie, przed bronią wiadomo, że 42 przed bronią, a hełm sam mi daje przed bronią 15, więc no to jest super ochrona. Więc warto. Okej, pogoda widzę, że chyba powoli się zaczyna poprawiać, chociaż chwilowo, choć tutaj akurat na tych klifach śmiesznych to mało poprawy widać. Chociaż chyba już przestało. O, drewno, zobaczcie. Właśnie tak myślałem, że coś tutaj przegapię. No i dobrze, że się nie pomyliłem? Dobra, nieważne, o Jezus, bierzemy drewno i spadamy dalej. No, jeszcze tutaj coś. A, polny pełzacz, którego już ukatrupiłem. Już zostało tylko ciałko takie malutkie. No, ale mamy główki i no i pogoda się poprawiła, więc całkiem fajnie. Oczywiście, zanim wyruszymy dalej w drogę, moglibyśmy się uleczyć. No, ty, ulecz się. A, fajnie. Cokolwiek by to miało znaczyć. Fajnie w ogóle, że się uleczyłem w trakcie teleportacji. To było ciekawe. No i zobaczcie, tutaj mamy całe takie malutkie statko. Ja pamiętam, że one mnie wcześniej tu ostro zagryzały. Także lepiej właśnie uważać. No ale dzięki tej ochronie teraz jakoś sobie może poradzę. Chociaż widzę, że się strasznie wgryzają we mnie. Co za małe skurczybyki, no. Co to jest? Halo? Ostro się wgryzły, powiem wam, ostro. Na całego. Dobrze, że się wyleczyłem, bo bym już właśnie gryzł glebę. Coś mi się tak wydaje. Skubańce małe, parszywe bydlaki. Zaraz was wyklepę wszystkie. Dobra, teraz oczywiście już z jednym to nie problem. Sobie poradzimy, ale właśnie mówię, no poprzednim razem jak tu byliśmy w tym stroju farmera i z jakąś żałosną lagą przy pasie, nie było szans normalnie, nie? Okej, świetnie. I 3, 2, 1, dobra, no dziękuję. Dobra, kolejny pełzacz. Fajne, bo te główki są całkiem sporo warte mimo wszystko, no 50, to u handlarza dostaniemy może z 15 hajsu.
Chociaż różnie, bo ci handlarze to serio, takie ceny mają z dupy czasami, że szok. No ale okej, nie marudzę. Tam w ogóle coś jest fajnego, jakaś fajna wysepka. Jak, gdzie my jesteśmy teraz? Zorientować się muszę. Tam jest... co tam jest za dzida w tym? Kurde, ty, gdzie ja jestem teraz? Halo? Okej, polne pełzacze wyklepane. Tu chyba kolejna roślinka. Co tam jest w ogóle? Taka dzida z tego wystaje, widzicie to? Z wody. No nie wiem. Czekajcie, rzućmy okiem. Tam na dole jest jakaś fajna wysepka. Tam jakieś połączenie, mostek. Panie, gdzie ja jestem? Już się pogubiłem chyba trochę. Tam jest jakiś las pod nami. No nie wiem, i pełno tych wysepek właśnie takich. Kurde, przerąbane. Okej, to jest oczywiście teleporter, z którego za chwilę będę musiał skorzystać. Ale nie wiem, ciekawe miejsce. Ciężko stwierdzić właśnie, gdy wiecie, jakbym się zorientował, gdzie jest port. Oczywiście mógłbym otworzyć mapę, tak żebym nie spadł tylko, nie? Ale to za chwilę najwyżej zrobimy. Rzućmy okiem. Tam jest... A, tam jest ten... dobra, most orkowy. Świetnie, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy i gdzie jest ta wysepka. Kurczę, bardzo chętnie bym sobie tam popłynął albo coś z tym zrobił, bo zobaczcie, tam wygląda jak taka świątynia jakaś. Taka mini świątynia oczywiście, nie? Okej, biegnie na mnie ten pełzaczek śmieszny. Chodź, pełzaczyku, cię wyklepę, kurde, łobuzie. Oczywiście tam się kolejne wkurzają, więc tego jakbyśmy szybciutko wyklepali, to bym się nie obraził. Dawaj, kurde, na solówę. Okej, biegnie już kolejny. Więc szybciutko tego po prostu wyklepę. Tamten będzie gryzł. Bardzo mnie... Kurde, dziabią te skubańce małe niby. Niby takie małe, a mówię, one potrafią dziabnąć jednak, nie? A ochrony mam sporo mimo wszystko. No, dawaj, ziomek. Ja właśnie z wami będę tu teraz 2 lata po prostu. Dawaj. O, ty, ja cię dziabnę, skubańcu. O, no. I myk leży. Okej, jeszcze jeden. Chyba, chociaż nie wiem, bo tak słyszałem, jeszcze z oddali jakby któryś się denerwował. Oczywiście możemy próbować jeszcze właśnie w taki szybszy sposób, trochę ryzykowny, bo jednak ten taki... No bo jednak pełzacze to nie potrafią się bić, no nie? I za chwilę zginę, no nie? Ale nie, no serio, tak jak pełzacze, pojedynczego pełzacze to na zerowym poziomie normalnie sobie można wyklepać, no nie? Bo one tak głupio się cofają często i przez to właśnie giną. No jak tutaj, kurde, no to było prościzna, no proszę was, przecież było łatwe jak nie wiem, jak bicie śniącego. Yeah, mimo że śniącego się nie da bić, no ale co zrobić? No ale właśnie. Taka sytuacja. Ty, a tam na dole jest... A, ta farma, na której byłem. Okej, to całkiem spoko. No to już wiem, gdzie jestem. Myślałem, że nie wiem, gdzie jestem, ale już wiem. No może jeszcze drewno znajdę? Byłoby naprawdę super. Kawałek jeszcze drewna znaleźć. Kurczę, no. Tam w ogóle jakieś obozowisko na siebie. Nieźle. Powiem wam, że naprawdę... Naprawdę ciekawe są te lokalizacje. Chociaż właśnie ta wyspa jest ogromna. Jakbym jakiś pierścień prędkości mógł sobie zdobyć, to by było super. No bo jednak... No takie powolne bieganie po tych wysepkach chociażby, albo z miejsca na miejsce, bez właśnie runek, bez niczego. Ty, a tam co jest? O cholera, tam jakie wielkie ten. Może tam jest to pastwisko, którego szukam, znaczy ten. Czekajcie, to jakby tam się dostać? W najszybszy sposób, na piechotę oczywiście, bo nie ma żadnych teleportacji. Ale kurczę, może tam właśnie do tamtego gospodarstwa powinienem się dostać. No nic. Okej, tu chyba nic więcej już nie mamy. Szkoda, bo drewno wydawało mi się, że powinien znaleźć. Przechodzimy przez portal i gdzie my teraz jesteśmy? Wow, coraz lepiej. Okej, tam na dole jest ten. Ten śmieszny czuś, tam jest ten śmieszny czuś. No powiem wam, że czasami ciężko się zorientować, gdzie się jest, ale spoko. I tam jest ta maczugła Herkulesa. Kurde, w tym, w wodzie. Dobra, i kolejne pełzaczki. Serio, one jeszcze tu są? Wow. Małe uleczenie by się przydało, oczywiście, jakbym miał manę. Może, chyba, że zjem sobie te po prostu mięcho. I rararara, szybciutko mięsko, bo mam go sporo. Tu jest mięcho. Zjemy sobie mięso. W sumie po coś to mięso chyba robię, tak? Żeby można było się nim leczyć. Okej, no i chyba to jest ostatnia z wysepek. Miejmy nadzieję, że znajdę tutaj jeszcze trochę drewna. Okej, save it oczywiście jak najbardziej. Wszystko się nagrywa, mam nadzieję jak trzeba i o niczym nie zapomniałem. Bo gdzieś tam widziałem, że już nadpisałem chyba tego save'ika. Przy tych topielcach. Okej, to oczywiście polny pełzaczek, świetnie. Tak się zastanawiam, jak z tymi polnymi pełzaczami się najszybciej bić. Chyba po prostu dobiegać, jak one się cofają. I żeby cały czas mieć je w zasięgu, no nie? No, chyba tak jest najlepiej. No, zanim one zaatakują, to jest znowu, że podbiec już mu sprzedać luja w łeb. Także jest okej. Dobra, sejmik. Dziękuję. No i chodźcie do mnie, parszywe bestie. No, teraz chyba 2 biegną już niestety. No dobra, damy radę. Co tu dla nas takie 2 małe skubańcze? No, lecą. Okej, świetnie. O, no tutaj mały pełzaczu. Polny pełzaczu. Kurde. Niezłe są. Tylko, że właśnie twarde. Jakby one były takie chociaż mięciutkie, to by było super. No ten się wgryza. Spadaj, gościu. Jaki napaleniec mały. Wredne to bydle. Dawaj. O, no tutaj. Dawaj. Jeszcze troszkę. Dobra.
Ale powiem wam, że naprawdę tutaj te polne pełzaczyki. Dobrze, bo mamy z nich główki, no nie? Gdyby z Afriką miał je bić, to by mi się pewnie odechciało w pewnym momencie, no bo jednak 50 doświadczenia to nie jest jakaś super ilość. Ale te główki w sumie nadrabiają, to jest zawsze, wiecie, zawsze spoko. Okej, to teraz rozglądamy się oczywiście za drewnem lub tego typu pochodnymi. No oczywiście nie widzę, żeby coś tutaj było fajnego i leżało, ale spoko, tu jakaś roślinka, zawsze coś. Wydaje mi się, że możliwe, że już zebrałem tutaj coś, co można było zebrać. No i tam w oddali widać te jakieś obozowiska śmieszne. Tu jest drewno. Jest, świetnie, ale zauważyłem je przypadkiem. Takie, wiecie, drewniane drewno, to od razu widać, ale czasami się tak chowają te drewniane kawałki, że serio, nie dostrzeże się. Okej, no ale całkiem nieźle tego drewna zebraliśmy. Już nie najgorzej, nie najgorzej. Oczywiście coś mi się wydaje, że będę musiał sobie odpalić tą mapę z kawałkami drewna i ładnie właśnie obszukać jeszcze te tereny, bo możliwe, że po prostu przebiegłem po jakimś drewnie i nie zauważyłem. Normalna sprawa, zdarza się. Więc nie będziemy kombinować. Okej, chyba jest do kolejnego portalu. I ten chyba powinien nas gdzieś już przenieść w takie bliższe tereny niż dalsze. Chociaż jeszcze widzę, że kawałek roślina leczniczy. Okej, nie najgorzej. Tu jakieś niebieskie bzy. No i znowu te małe bydlaki. Kurde, widzicie, całe wysepki są w nich zawalone. W ogóle tam jakimś hashtagiem rzuciłem, tu e-kliknę. No cóż, nie umiem klikać. Okej, a widzę, że tu ich się więcej wzięło. Szkoda, że nie mam magii, bo myślę, że magia na te małe bydlaki by lepiej działała, działała nawet. A da, dziabnął mnie skumanie. Co ciekawe, nos mnie zaswędział. No dawaj mały. Mały, kurde, łobuzie. Zaraz cię wyklepę pięknie. Ale z nimi jest roboty. Matko, nie sądziłem, że te pełzacze są aż rzeczywiście takie twarde, małe bydlaki. Jeszcze, kurde, potrafię naprawdę dziabnąć, ugryźć takie małe modliszki, kurcze blaszka. Dobrze, świetnie. Kolejny zjedzony. Zabity i w ogóle. Okej, dobra. Tam chyba są tylko te dwa. I tam dalej nie widzę, żeby coś łaziło, więc możliwe, że to są ostatnie dwa. Chociaż kto wie. Jeszcze pół HP, więc powinno nam wystarczyć na zabawę z tymi dwoma małymi skurczybykami. No, oczywiście trzeba uważać, uważać. Fajne, bo jak czasami się atakuje jednego, to i drugi się cofa, więc nie jest najgorzej. Chociaż właśnie czasami się potrafią naprawdę rzucić i wgryźć ostro. Jak takie prawdziwe modliszki, no nie? Jak już dopadnie, to nie odpuści. Głowę ci urwie i zje. Nie no. To te damskie modliszki tak robią chyba. Jakoś tak coś mi się wydaje, że gdzieś czytałem czy widziałem. Znaczy widzieć to akurat nie widziałem, bo to dosyć makabryczna sprawa. Ale chyba czytałem właśnie o tym. Dobra, no ale nieważne, modliszki modliszkami. Tu widziałem kawałek drewna oczywiście. Kurde, już nie mogę się doczekać, aż mi wyskoczy na środku ekranu wpis w dzienniku i się dowiem, że mam już tyle drewna, ile trzeba dla tej tam jakiejś fani czy innej. O, to by było cudowne, żeby już nie musieć tego zbierać, bo to drewno jest naprawdę upierdliwe, no. Skąd nie mam wziąć takiej ilości drewna? Oni, kurde, wszyscy myślą, że to, nie wiem, na ziemi leży. No, w sumie mają rację, ale trzeba się nabiegać, żeby to znaleźć, no. Okej, no tu jest całkiem spora wysepka, także trzeba ostrożnie się rozglądać. Szukam takich oczywiście ciemniejszych punktów, bo wiadomo, te teksturki właśnie zwyczajne są jaśniejsze, a te takie do zebrania są ciemniejsze. A co za jaszczurka? Nie widzę jej, niestety. A, właśnie zginęła. Tak 360 no scope'em dostała. Normalnie. Szok. Dobra, co tam na dole? Wieża. Aha, to wieża myśliwych. Oczywiście. No to spoko. Wiem, gdzie jestem znowu. Okej, czyli już widzicie teraz, jak już tak człowiek pogra, zorientuje się, gdzie jest, to od razu się przyjemniej gra serio. Jak na początku tak biegałem, jak kura bez głowy, to chuj ciężko, nie? Nie do zorientowania się, ale teraz już wiem mniej więcej co, gdzie i jak jest, gdzie iść, co, gdzie prowadzi. Chciałbym jeszcze znaleźć to magiczne gospodarstwo, w którym jeszcze nie byłem i tych drwali, których też muszę gdzieś znaleźć. Tu jakiś korzonek leśniczy chętnie zbiorę. Także jeszcze mamy co nieco do zwiedzania. Ale to dobrze, bo w sumie wiecie, to jest modyfikacja, która powinna być raczej długa, więc no liczę na to, że może nam się odpłaci. Początek podobno słaby. Właśnie, zapomniałem o tym cholernym jaguarze tutaj. Tak, mamy tutaj jaguara, jak widzicie. O, szybko spróbuję zjeść trochę mięsa, zanim on mnie zaatakuje. Bo może mi zrobić krzywdę niestety, więc save jeszcze raz. I spróbujemy go jakoś pokonać. On powinien walczyć jak cieniostwór, albo ogar bardziej. Zobaczcie, on pilnuje dwóch kawałków drewna, więc nie ma szans. Kurde, tylko właśnie, a to puma jest, przepraszam. Ale ta puma nie jest wcale taka najgorsza. Już zginęła, co jest najlepsze. Skóra pumy za 350. Niestety nic więcej nie mogę z niej wyciągnąć, mimo że jestem nauczony wyciągania jakichś tam pazurków i kłów, ale no niestety, jak widać, puma nie chce mi oddać swoich pazurków ani kłów, ale mam za to z niej skórę, która pewnie przyda mi się do jakiegoś zadania. Ale szkoda tej pumy. Trochę możliwe, że się zrespi po prostu, bo ja mam ten respawn jakiś włączony. No i super, zebrałem sporo tego drewna. Ile już tego drewna uzbierałem? Drewna mamy w posiadaniu. Gdzie to drewno jest? Nie widzę. Och, gdzieś tu powinno być.
Czekajcie, większa jakaś ilość. Większa ilość. 19 głów. 17 drewna. Jeszcze tylko 3 kawałki dzielą mnie od tego, aby móc oddać zadanie. Więc nieźle. Całkiem fajnie mi poszło to zbieranie. Jeszcze oczywiście sprawdzimy tutaj tą wysepkę. Tam jest oczywiście magiczny teleporter, więc za chwilę z niego skorzystam. Ale ta puma szybko padła, nie? Wydawało mi się, że będzie bardziej. Możliwe, że jej ciosy o wiele bardziej bolą, ale sama nie jest wytrzymała, więc okej. Zginęła na szczęście. Dobrze, że się nauczyłem tego zbierania trofeów, bo inaczej mogło być krucho z tą pumą. Znaczy, wiecie, mógłbym ją zabić przypadkiem, a potem się okaże, że potrzebuję do zadania jej skórę czy coś i już dupa. No nie, a się okazuje na przykład, że ona się nie respi jak inne potwory. No i wtedy jest źle, po prostu. Okej, wracamy. Wydaje mi się, że puma była naszym chyba ostatnim przeciwnikiem, choć wydaje mi się, że jeszcze właśnie jedna wysepka, bo jeszcze jest do pokonania taki diabeł, czy coś takiego. Znaczy nie diabeł, ja się śmieję, że to jest diabeł, ale to jest jakiś taki bardziej, nie wiem, potwór. O, właśnie tam chodzi, widzicie? Takie mara jakaś. O, właśnie mara. No ale okej, za chwilę sobie pokonamy, jeszcze posprawdzam tutaj, bo widzę, że roślinki jakieś. Możliwe, że tutaj jest pozostałe drewno, które powinienem znaleźć. Kurde, no bez tej telekinezy to jest kupa. Powiem wam, że kurczę, jeśli bym mógł kupić u kogoś telekinezę, to bardzo chętnie to zrobię. Możliwe, że u tej babki w mieście, może ona ma jakiś swój jeden chociaż. Chociaż cholera wie, czy jest w ogóle w tej modyfikacji. Oczywiście tego zwierzaka sobie wyklepiemy, bo już biliśmy. O, proszę bardzo, jest drewno, super. Możliwe, że jest go więcej. Morak, o, dziabnął mnie, skubaniec. Morak jest ogólnie słabym raczej przeciwnikiem. To jest ten rodzaj z przeciwników, który jak będziemy machać cały czas lewo-prawo, to nas nie trafi, a my go możemy trafiać bez problemu. Wziął mnie na swoje kolce, ale to nic. Morak. Mięso, kły i skóra wilka, o dziwo. Czyli morak to jest wilk, co? Jak fuck logic w ogóle. Ciekawe. Okej, gdzieś tu było drewno. Czy ja je zebrałem? Ty, no widziałem przez chwilę kawałek drewna. Możliwe, że już zebrałem tak szybciutko. Ech, kurde, to taki rodzaj cebuli wyjątkowej, 19, a gdzie są te kawałki drewna? Znowu, kurde, słabo widać, powiem wam troszeczkę. Nie widzę, 17, nie, no to kurczę. To co jest, ten morak chyba zginął na tym. A ten kawał, a nie, tu leży, dobra, widzicie, trochę za daleko się pospieszyłem, okej, tu jest drewno. Jeszcze dwa kawałki, o mój Boże, gdzie ja znajdę dwa kawałki drewna? Pewnie w tym, możliwe, że w tym obozie tych drewutniarzy, już miałem powiedzieć, drwali oczywiście. Może tam znajdziemy, byłoby nieźle, kurde. Ale zobaczymy, no na razie mamy 18, jesteśmy bliżej niż dalej celu. Oczywiście morak poległ, tu widzę jeszcze tą jaszczurę za 20, ona jest spoko. No właśnie 20 daje. Micho z niej weźmiemy, o tu jeszcze jedna, super, tu już 40 expa. Zawsze i kolo, jejacie, o kurde. Myślałem, że nas trzeba zejść jak poprzednia, dobra nic. A i co, i spoko, tylko właśnie drewna brak. Dwa kawałki mi brakują, tam na dole jest port oczywiście. Tu jeszcze jakieś grzybki, no pozbierajmy co jest i spadajmy. No ale jak widzieliście, to chyba był ostatni już z tych teleporterów, więc tak to wyglądało. Ja to wyciąłem wcześniej, ale teraz mieliście już okazję zobaczyć w pełni. Wyciąłem wszystko, co tu się dało. Jest jeszcze jedno drewienko, drewno numer 19. No i przydałoby się jeszcze jedno, Boże, no zawsze to jest to, no nie? Zostaje zawsze to jedno gdzieś, no cholera. Wiedziałem, że tak będzie, że zbiorę i będę musiał szukać tego ostatniego po prostu wszędzie, no nie? Może jeszcze nie wszystko stracone, bo tam jeszcze jest kawałek. Ale chociaż nie widzę tutaj żadnego drewna, znaczy wiecie, drzewa, które rośnie, więc drewno tym bardziej. Cholera, no brakuje mi jednego kawałka drewna, no naprawdę. Tam zaczęliśmy na dole odcinek. No i brakuje mi jednego kawałka drewna. Cudownie, jestem ciekaw, gdzie je przegapiłem. No bo jak widzieliście sami już, no mniej więcej te wysepki obgrabiłem. No nic, pójdziemy do tych drwali i tak muszę od nich zebrać pozostałe drewno, więc możliwe, że u któregoś z nich będę mógł kupić chociaż tą jedną pozostałe, jeden pozostały kawałeczek, no i dzięki temu zakończę zadanie, no bo tu już nie widzę nigdzie drewna, jestem ślepy, ja wiem, pewnie wy widzieliście już 20 kawałków, które przegapiłem, ale jeśli przegapiłem jakieś, to napiszcie mi koniecznie, jeśli widzieliście właśnie, że leżało, a ja przebiegłem, na przykład nie zebrałem, to musicie mi koniecznie dać znać, wtedy będę wiedział właśnie, żeby się wrócić tam i zebrać drewno. No i moi drodzy, wróciliśmy, jak widzicie, do miasta, jesteśmy na plaży w mieście. No niestety, brakło mi tego jednego drewna, trochę słabo, no naprawdę, wydawało mi się, że będę mieć już po tej naszej podróży 20 kawałków, żeby móc od razu Fanny tam na górze oddać, bo wiecie, ona tam na górze sobie urzęduje. Możliwe, że u kogoś w mieście jest możliwość zdobycia tego drewna. Znaczy, no tak, drewna, no wiadomo, ale no niestety nie widziałem nikogo, kto sprzedaje. Możliwe, że słabo patrzyłem po prostu. No ale nic, co zrobić, takie życie. Robi na skateboarda, hycna tutaj, robimy i moi drodzy, chyba w tym momencie się z wami pożegnam. Pamiętajcie, jeśli jakieś macie porady dla mnie, koniecznie piszcie, dawajcie łapki,
subskrybujcie i do kolejnego odcineczka, myślę, że w tym momencie skończymy. Także trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa!